Teraz przypomnimy Państwu absolutny hit kinowy sprzed ponad 80 lat. Tak, to był Pan Tadeusz z 1928 roku. I tak właśnie wyglądały filmy, którymi zachwycaliśmy się 84 lata temu. Sam bardzo dobrze to pamiętam. Oczywiście. A o panu Tadeuszu będziemy rozmawiali z dwoma panami Tadeuszami. Witamy bardzo serdecznie, pan Tadeusz Woźniak i profesor Tadeusz Kowalski, dyrektor Filmoteki Narodowej. A mówimy o repremierze, która przed nami. Absolutne dzieło, super produkcja z 1928 roku. Pan Tadeusz, nieme kino. Panie profesorze, co to znaczyło w tamtych czasach super produkcja? No, superprodukcja to przede wszystkim oznaczało bardzo duży budżet. To jest dokładnie tak jak dzisiaj. A ten budżet tego filmu według naszej wiedzy przekroczył 500 000 złotych polskich przedwojennych. To jest nieprawdopodobnie duża suma pieniędzy, która została zaangażowana w ten projekt. Co się wiązało po pierwsze ze skalą dzieła literackiego, wątków, które się tam pojawiają, dużą ilością scen zbiorowych, z których niestety wiele się nie zachowało do naszych czasów. No, ogólnie rozmachem inscenizacyjnym, koniecznością budowy dekoracji, ogromną ilością kostiumów, które A to prawda, że w scenach batalistycznych wziął udział pierwszy pułk szwależerów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak, to prawda. To jest jeden z tych pułków, który rzeczywiście pomagał bardzo wydatnie realizatorom stworzyć to dzieło. No ale to jest ciekawe, że później sam Piłsudski, marszałek Piłsudski był na premierze tego filmu, ale zastanawiam się, przecież filmy nieme to były takie filmy, którym podczas seansów towarzyszył taper. No ale to nie jest zwykła produkcja, to była superprodukcja, czyli muzyka, którą pan komponował, panie Tadeuszu, To nie była muzyka dla tapera, tylko słyszeliśmy tutaj różne instrumenty. Ja myślę, że to jest zbyt wielkie przedsięwzięcie, żeby można się opędzić taperem. I nie sądzę, choć nie zachowały się zapiski na ten temat, nie sądzę, żeby tak było przy premierze i później przy eksploatacji tego filmu. Z całą pewnością grał tam duży zespół i była muzyka przygotowana do takiej szerokiej oprawy, bo ten film nie da się zrobić, oprawić fortepianem. Pan skomponował muzykę do filmów, do piosenek, ale czy do kina niemego, kiedy zaczyna się komponowanie, do 2 godzin filmu niemego, superprodukcji, czy jest jakiś strach? Czy to pierwszy raz spotkał się pan z niemą sztuką? Ja powiem tak, że większego strachu w życiu nie przeżyłem. Jak zacząłem oglądać film, najpierw musiałem spróbować, bo jak nie ma żadnego dźwięku, my jesteśmy już wychowani w kulturze dźwięku, gdzie ten dźwięk, muzyka, wszystko nam towarzyszy nieprzerwanie i wszędzie. I nagle goły obraz, poruszają się sylwetki i naprawdę miałem kłopot ze zrozumieniem wątków przebiegających w filmie. Ale jakoś się przez to spróbowałem przedrzeć, co jak sądzę się udało. I jak zrozumiałem, jak te wątki na siebie nachodzą i co jest, i odnośnie do książki, do której wracałem, szukając wyjaśnienia dla tego filmu, jak zacząłem komplementarnie to łączyć,
to mi wyszło, że to jest dosyć konsekwentnie opowiedziana historia. Szkoda tylko, że ma pewne braki, o czym mówi pan profesor. A no właśnie, z tymi brakami. Przez wiele lat brakowało niektórych fragmentów tego filmu, które zostały odnalezione całkiem niedawno i dzięki temu mówimy teraz, w 2012 roku, o repremierze, o odnowionym. No, państwo widzieli przed chwilą te fragmenty filmów i jak bardzo trzeba było popracować, żeby przywrócić dawną świetność tej kliszy. Tak, właśnie do lat 50. uważano film za zaginiony. Więc w latach 50. znalazło się około 40 minut filmu, który oryginalnie trwał ponad 3 godziny. I właściwie do roku 2006 były to jedyne zachowane fragmenty. W 2006 pani Agata Szkarłat z Wrocławia, wnuczka osoby pochodzącej z Wilna, nauczyciela z Wilna, znalazła w archiwum swojego dziadka, znalazła jakieś kawałki taśmy filmowej, no i szczęśliwie powierzyła to w najlepsze ręce do Filmoteki Narodowej. Mogliśmy się wówczas zająć tym dziełem. Udało się w tej chwili odtworzyć, i to jest wszystko, co mamy, to jest nieco ponad 2 godziny, 128 minut. Więc to, o czym mówi pan Tadeusz, to też była pewna dodatkowa trudność, ponieważ w jakimś momencie zaczyna się wątek i on się nie jest kontynuowany. Po prostu nie ma materiału. Jednym z takich bardziej dolegliwych fragmentów, których nie ma, to jest starcie z Moskalami. Mm-hmm. Bezpowrotnie niestety zginął. Jest bardzo krótkie tylko ujęcie. Ja powiem, że osobiście strasznie żałuję, ponieważ jest tam przepiękny motyw muzyczny, który pan Tadeusz rozwija i on siłą rzeczy musi się urwać, no bo nie ma możliwości, bo nie ma dalej materiału, obrazu stosownego. I zmienia się całkowicie klimat. Ale pan Tadeusz też powiedział coś fantastycznego w jednym z wywiadów, że podziwia reżysera tego filmu, który podjął się zrealizowania historii opartej na tekście absolutnie. To nie są filmy takie jak z Charlie Chaplinem, które opierały się na pewnych scenkach, gagach. To jest historia opowiedziana i nagle trzeba ją wyłącznie pokazać. Muszę powiedzieć, że trochę czasu mi zajęło, żeby docenić tę pracę. Bo jak już się przedarłem przez film i dołączyłem do tego, zinterpretowałem te wątki muzyką, czyli krótko mówiąc, moja rola polega między innymi na tym, żeby pomóc zrozumieć, jak przebiegają te emocje i wątki. Jak zacząłem to robić, to się okazywało, że reżyser Ordyński zrobił to świetnie. Panie profesorze, gdzie będzie można zobaczyć tę superprodukcję? Bo tych premier to nie będzie jedna premiera. Nie, właśnie nie będzie. To jest bardzo ciekawe. Wczoraj odbyła się oficjalna repremiera w kinie Iluzjon. To jest nowo otwarte Muzeum Sztuki Filmowej przy ulicy Narbutta. Ale to był tylko punkt wyjścia. Łączyliśmy się z Wilnem w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Było łączenie na żywo, Telewizja Polonia wkrótce to pokaże. Za chwilę powiemy dokładnie jutro, kiedy. Tak. Ponadto było w blisko 40 kinach w Polsce pokazywane i będzie pokazywane również 11, czyli w Dniu Niepodległości. Czyli jutro. Będzie pokazywane. Mhm. Będzie także pokazane w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Film w ogóle zaczyna się oczywiście o czymże dumać na paryskim bruku. I jest tutaj właśnie taka sekwencja, scena, a więc było to wydarzenie również w sensie pokazania pewnych możliwości dla kultury wysokiej, eksponowania jej w znacznie szerszym wymiarze, niż wynikałoby to z takiego prostej premiery w jednym kinie. Zachęcamy wszystkich Państwa do obejrzenia. Mamy dla Państwa bardzo dużo wydarzeń związanych właśnie z panem Tadeuszem. Otóż o 11 listopada, czyli jutro, o godzinie 11 relacja z repremiery pana Tadeusza w Warszawie. O 13.18 relacja z repremiery pana Tadeusza w Wilnie. I co najważniejsze, tak, o 14.55 światowa repremiera filmu Pan Tadeusz w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego z muzyką Tadeusza Woźniaka w Polonii. Raz jeszcze przypomnę, 14.55 jutro, tylko u nas. Tylko u nas. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję. I proszę zobaczyć, co jeszcze dzisiaj w naszym programie.